Dzień dobry, witam. Część z Was zapewne niecierpliwie czeka na iOS 15, który dzisiaj, oficjalna wersja, dzisiaj się pojawi na naszych iPhone'ach, na naszych iPadach. Ta wersja charakteryzuje się tym, o czym niedawno wspominałem. Powiem Wam, że w praktyce to najfajniejsza jest pogoda, szczerze. Jest pogoda, jest rewelacyjna. Ja często korzystam z tej aplikacji. Jest to w tej chwili najlepsza aplikacja pogodowa, jaką można załatwić sobie. I szczerze mówiąc, niewiele innych rzeczy jakoś zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Na niektóre jeszcze czekamy, jeszcze nie zadebiutowały. Na iPadzie jest lepiej. Muszę powiedzieć, że na iPadzie dużo przyjemniej mi się korzysta. Teraz trochę więcej RAMu jest dostępny dla aplikacji, szczególnie przy jakichś poważniejszych zadaniach, przy montażu nadgryzionym chociażby, czuć różnicę. Także, także jest dobrze. Ogólnie jest bardzo stabilnie. Powiem Wam, że jedyna aplikacja, która mi się krzaczy regularnie na iPadzie, notabene, to jest właśnie Twitter. I no niestety, jeśli chodzi o iPhone'a, w zasadzie nie mam żadnych problemów, także możecie śmiało dzisiaj instalować. Przypominam, iOS 15 powinien się pojawić gdzieś w rejonie godziny 14, 17. Ten rejon przed 19.00 już myślę, że na pewno będzie. Czasami jest trochę szybciej, czasami jest trochę później, od różnych rzeczy to zależy, więc pilnujcie swoich uaktualnień. Trzeba w tym celu wejść do ustawień, do ogólnych, do. Uaktualnień, i tutaj pojawi Wam się informacja. Ja już mam 15 zainstalowaną, więc no, siłą rzeczy nic mi się tutaj nie pojawia. Jeśli chodzi o uaktualnienie telefonu lub iPada lub obu do nowej wersji, dotyczy to też Maca. Oczywiście, tylko w trochę innym zakresie. Słuchajcie, zróbcie backup. Ja wiem, że być może wielu z Was nie płaci za iClouda. Zapłacicie za miesiąc, chociażby, żeby zrobić sobie pełny backup do iClouda. Bo jeżeli coś się stanie. To stracicie wszystkie swoje dane. Znam osobę, która jest bardzo majątną osobą. Nie stwierdziła, że, że nie będzie robiła backupów, bo po co? Bo przecież mi się nic nie stanie. I straciła chyba z 7 lat wszystkie swoje zdjęcia wszystkie, wszystkie zdjęcia z ostatnich 7 lat były tylko i wyłącznie na telefonie. Bez żadnych backupów, bez żadnych kopii, bez niczego telefon został całkowicie zniszczony. I skończyła się zabawa. Koniec zdjęć. Pierwszą rzeczą, co ta osoba zrobiła, wykupiła iClouda. W ogóle w międzyczasie, jak już będziecie czekali na ten update, polecam wam najnowsze wydanie iMagazine Smart Home. Mamy tutaj naprawdę wiele ciekawych tematów. Jeżeli nas, Was interesuje temat inteligentnego domu, to koniecznie zajrzyjcie do Smart Home, bo jest tam mnóstwo ciekawych. Treści. Teraz tak, jeśli chodzi o backupy, możecie to zrobić na dwa sposoby i polecam zrobić to na dwa sposoby. Po pierwsze, zrobić pełny backup do iCloud. iCloud backupuje w zasadzie wszystkie dane, które są na telefonie, a które nie są w iCloudzie. Czyli na przykład nasze dane o zdrowiu są backupowane w iCloudzie, więc one są jakby niezależnie od tego, co zapiszemy. Czyli iCloud backup może na przykład backupować nasze maile, które bo korzystamy z protokołu POP3 dalej, czyli tego starszego, gdzie maile są pobierane z serwera na telefon i trzymane fizycznie na telefonie, w odróżnieniu od imap który trzyma telefony, e, e, maile na serwerze, a które my tylko czytamy na telefonie. To są tego typu rzeczy, Ty, tych danych w pozorom jest sporo, e, zaliczają się do tego zdjęcia, które nie są w iCloud Photos i jeżeli nie macie włączonego iCloud Photos to w ogóle bardzo polecam to włączono od samego początku, działa to zerowo. Tam mam 40, chyba w tej chwili już parę tysięcy zdjęć. Działa to świetnie i nie mam żadnych zastrzeżeń. Także bardzo polecam skorzystać z tego iClouda, zrobić ten backup. Nawet jeżeli nie chcecie za niego płacić, to wystarczy nam Wam ten prawdopodobnie powinien wystarczy wystarczyć 50-gigowy, naj, najtańszy tier. Nie wiem, jak jest tier po polsku. Więc zróbcie w najgorszym wypadku. Ja już miałem sytuację, kiedy musiałem otworzyć telefon z backupu do iClouda i pojawiła się informacja, że niestety backup w iCloudzie, mimo że wykonał się prawidłowo, miałem informację, że backup w iCloudzie jest uszkodzony. Zdarzyło mi się to w ciągu ostatnich. Wielu lat, dwukrotnie. Także no, zdarza się, po prostu i wbrew pozorom, dosyć często, jak, jak, jak e, widać po moim przypadku. Zróbcie ten backup do iClouda, ale jeżeli macie PC -ta lub Maca, w przypadku PC -ta potrzebujecie mieć iTunes'a, w przypadku Maca, zależnie od wersji, potrzebujecie mieć albo iTunes'a, albo po prostu Findera. Teraz bardzo istotna rzecz: zróbcie ręczny backup w iTunes'ie albo w Finderze. Pojawi się tam przycisk, jak klikniecie na ikonkę waszego telefonu tam w podsumowaniu pojawi się informacja o ręcznym backupie i odtwarzaniu i tam jest przycisk Backup Now, czyli zbackupuj go teraz. Tam jest opcja jedna z takim ptaszkiem. Ten ptaszek Powoduje, że nasz backup będzie szyfrowany. On się nazywa zaszyfruj lokalny backup, Encrypt Local Backup. Koniecznie zaznaczcie tą opcję, bo wtedy dodatkowe informacje są przytrzymywane w backupie. Jeżeli backup nie jest szyfrowany, to na przykład nie zapisze on waszych haseł. Jeżeli jest szyfrowany, to hasła zostaną zapisane, więc na przykład hasła chociażby do Wi-Fi, do wszystkich sieci Wi-Fi, do których się łączyliście. Jeżeli tego nie zrobicie, to one się utracą. Teraz tak, jak zrobicie już. Upgrade do iOS 15, żeby wrócić do i przypominam, backup musi być na iOS 14 zrobiony, to jest backup iOS 14. I jeżeli na przykład będziecie na iOS 15 przez tydzień i chcecie z jakiegoś powodu wrócić do iOS 14, to stracicie ten tydzień. Wasz backup jest sprzed tygodnia w tym wypadku i wy te dane z tego tygodnia, chyba że one są w iCloudzie, czyli nie w backupie w iCloudzie, tylko w iCloudzie, na przykład jakieś pliki albo jakieś inne dane, to w tym momencie wszystkie inne dane stracicie, tą historię stracicie. Więc poważnie się nad tym zastanówcie, jak to chcecie zrobić, żeby tych danych nie stracić. Moim zdaniem nie będziecie mieli problemów. Raczej to jest domuchanie na zimne. W tym roku wygląda, że wszystko jest bardzo stabilne. Ale warto mieć te dwa backupy, czyli mieć w iTunesie, czy też Finderze oraz w iCloudzie. W razie czego? Bo jak z jednym backupem coś się stanie, z jakiegoś powodu będziecie chcieli wrócić, bo. Je, zawsze może być jakiś powód tych powodów jest tysiące więc nie będę teraz ich wymieniał tutaj to warto mieć do czego wrócić bo inaczej startujecie od zera co jest niedobre przed upgradem też wyjście Ręcznie zróbcie ten backup, czyli wejdźcie tam, kliknijcie w, w iCloud Backup w ustawieniach na telefonie, na iPadzie. Kliknijcie, zrób backup teraz. Wyłączcie ekran, dajcie mu te 15 minut, niech on się spokojnie uaktualni i zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. iOS 15 pojawi się dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli Wam się nie będzie podobało nowe Safari, czyli jak uruchomicie Safari i Widzicie, że jest dolny pasek na dole. Ten pasek ma takich kilka fajnych funkcji, że można przewijać się między kolejnymi zakładkami, kartami w ten sposób. To jest bardzo wygodne, bo nie, musi, nie, nie, nie trzeba klikać tego przycisku w dolnym prawym rogu, żeby otworzyć listę kart, wybrać kartę, po prostu lewo prawo. To jest bardzo wygodne. Ten pasek tutaj na dole jest dla niektórych bardzo wygodny, dla niektórych jest niewygodny. Jeżeli Wam nie odpowiada pasek na dole, możecie go nadal mieć tutaj na górze, ale musicie wejść do ustawień safari i wybrać odpowiednią opcję, że chcecie mieć pasek na górze. Ja na razie zostaję przy tym pasku na dole ze względu na tą funkcję przełączania kart jest bardzo wygodna. Poza tym łatwiej sięgnąć tutaj na. Na dół. Więc no, zobaczymy jak to wszystko będzie. Dajcie znać jak wam dzisiaj pójdzie upgrade, bo upgrade, bo jak wspominałem, będzie gdzieś między 14 a 19 spodziewam się. Dajcie znać jak poszedł upgrade, czy wam się podoba nowa iOS, czy nie i która funkcja wam się z nowych rzeczy najbardziej podoba. I przypominam też, że w tym miejscu, gdzieś tutaj, tu gdzieś w tym chyba. Pojawi się link do mojego przeglądu wszystkich najważniejszych nowości OS15. Jest ich trochę, więc zapraszam gorąco. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. See you.